Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Graveyard Keepera. Mam tu już zakładkę otwartą na technikach, zrobiłem sobie kolejne notatki i lecimy. Chciałbym dzisiaj, znaczy mam napisane trzy techniki, które chcę odblokować w najbliższym czasie, czyli te tutaj rzeźby nagrobne, bo może trzeba by z nich wycisnąć też ile się da niebieskich pypków, chociaż jeżeli inwestuję 50 i po 30 dostanę z każdej, bo zwykle 30 się sypie niebieskich, o, zarabiam na tym 10, to tak trochę średnio, ale no to jest rzecz, którą będę chciał zrobić. Może niebawem trzeba by te rzeczy odblokować, żeby móc potem blokować to. Jakiś kamienny modlitewnik, marmurowe płyty, jakaś latarnia, ale marmur, no właśnie, marmur. My jeszcze z marmurem nie do końca umiemy, więc może ten marmur też w przyszłości będziemy chcieli odblokować oczywiście. Tutaj mamy co? Tu mnie na razie nic nie interesuje, muszę przyznać, natomiast tutaj mnie interesuje bardziej... A też jakąś powiązaną rudę mamy, to siarka, wapień, piryt, nie wiem czy to potrzebne już teraz. Ale mam odblokowaną złoto i srebro i tam musiałem sprawdzić sobie w necie jak to jest, że mi w ogóle nie leci ani złoto, ani srebro. I w sumie powinienem zacząć wyręczać chyba te zombiaki i zacząć po prostu wydobywać żelazo, wydaje mi się, żelazo samemu. I może wtedy zacznie lecieć, albo po prostu czasami podczas obróbki żelaza nie poleci srebro, tylko poleci złoto. Podobno jest bardzo rzadkie, no srebro nam leci, ale złoto kompletnie nie chce. Na razie przynajmniej. Ale właśnie, może trzeba by zacząć dowiedzieć się, jak przerabiać rudę srebra na srebro. Czy to jest w ogóle gdzieś tutaj ogarnięte? Żeby to przerabiać? Bo nie widzę, żeby to przetapiać jakoś. Nie ma złotych sztabek, nie ma srebrnych sztabek tu nigdzie. Tylko widziałem, że jest jedynie tylko jest... to w kowalstwie powinno być, nie? Chyba, że to? Sztaba... A, tu jest sztaba srebra, sztaba złota. Okej, ale to przetapianie dopiero, tak? Mogę sobie zrobić sztabę srebra, mogę sobie zrobić sztabę złota. Okej, tu jest, ale... Po co mi to? Gdzieś tam ktoś pisał kiedyś, że sztabę srebra można sprzedawać? Że to dobry hajs jest z tego? Może, a w ogóle może trzeba to zbierać, bo do czegoś będzie potrzebne. Nie wiem, może do tej biżuterii może będzie potrzebne, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie rzeźby nagrobne, tak? Przyjaciel pszczur, żeby mnie w końcu nie żądliły te skubańce. To będę chciał też sobie odblokować, mieć spokój z tym, bo im więcej uli, tym więcej będzie mnie to żarło. No i branżowe sztuczki, czyli będę chciał odblokować sobie... To chyba było tutaj właśnie, branżowe sztuczki, tak. Bo to i cieśla, i kamieniarz, pomijając na razie tę modlitwę, fajnie byłoby mieć po prostu możliwość sobie ogarnięcia tego. Żeby mieć więcej, chyba łatwiej i więcej rzeczy będzie lecieć z kamienia, więcej rzeczy lecieć z drewna, więc... Zakładam, że to będzie coś w tym stylu. Dobra, zaczynamy od tego, że jak przyjdzie tylko moment, kiedy będzie... księżyc, to będziemy musieli pójść po pióra, bo to mam sobie zapisane też. Dobra, myślę też, że trzeba będzie zrobić jeden manewr, czyli oddzielić wszystko, co związane z... szkłem do osobnej skrzynki. Więc zrobię taki mały tutaj dodatek, czyli tak, pień jest, dobra. Wszystko, co związane ze szkłem, będzie znajdować się tutaj. Cyk. I tam sobie wszystko przerzucimy, będziemy sobie zbierać szklane rzeczy w tym miejscu, żeby też był jakiś porządek, żeby jakoś to powydzielać ładnie, mieć jakiś sens. Dobra, cyk, cyk oraz cyk, dobra. I teraz tu będzie wszystko ze szkłem, tak samo piasek tu powinien być, tak? Czyli cały piach też stąd zbieram i piach będę trzymał tutaj. Być może i wodę tutaj można by trzymać, bo widzę, że wody w ogóle chyba już nie ma, co w sumie będzie dobre sobie tu przecież tę wodę. Co jest grane? Gdzie on idzie? Wodę miał zebrać. Kolego. Weź tu ogar. Dobra, zebrałem pomiędzy nagraniami już też pierwsze jagódki, ale naprawdę nie jest ich dużo. Niedużo tego leci z krzaków, muszę przyznać, także troszkę smutne to, ale faktycznie dużo tego nie leci. Widzę, że mamy też tutaj chyba możliwość zebrania już warzyw? Tak, bardzo dobrze, czyli dyńki. O, Golden Pumpkin udało się zrobić, proszę bardzo, achievement. O, bardzo ładnie. Więcej tu posiałem cebuli, jak widzicie. No i też trochę zboża i troszkę konopi, tak standardowo, no i oczywiście, teraz zrobimy manewr, ponieważ mamy też, oczywiście, mamy też te koleżanki, ale zanim... Nie, za dużo, tu nie tutaj. Będę chciał również wreszcie zatrudnić jakieś zombie do pracy. Rolnej, ale to niebawem. Na razie zobaczymy, czy ja w ogóle mam miejsce na to wszystko, żeby tutaj to wszystko upchnąć. Bo coraz więcej... O, coś czuję, że będę musiał faktycznie zacząć dzielić, no jeszcze jedną tutaj zbudować. No, jak ona się nazywa? Jeszcze jedną zbudować tutaj skrzynkę.
Dobra, i zobaczmy, ile mamy teraz. Ile mamy tutaj tych marchewek? Marchewek mamy 19, od 25. Czyli można by pójść do farmera, może mu przy okazji sprzedać trochę warzyw i kupić trochę też tych chociażby marchewek, że marchewki były już tworzone przez zombie, tak? Tworzone. Marchewki nie są tworzone, no wiadomo o co chodzi. Tutaj w ogóle mamy nieścięte drzewo. O, już jest pięknie, dobra. A, jeszcze soczewica, dobra. Okej, okay, no to mamy takie rzeczy. No i myślę, że teraz kończy mi się znowu nawóz, także też będzie zabawa. No, złota soczewica. A tu już mamy, kurczę, no właśnie tutaj się marnuje to, jak nie jest wybrane. Mogę zrobić jeszcze srebrną soczewicę tutaj zacząć też, o proszę bardzo. Dobra, czyli co? Najważniejsze jest też tutaj na tej farmie, żeby przygotować wszystko, żeby mieć tak, nasiona cebuli. Czy mogę... złota cebula, bardzo dobrze, i tu też pośledzimy złotą cebulę. Nasiona dyni. Pytanie brzmi, czy da się zdobyć... mamy już złote nasiona dyni? Jedno złote nasiona dyni dopiero, brązowych natomiast mamy 5. Tak. Złote nasiona cebuli jeszcze są. Dobra, no to na razie cebulka, widzicie, ostro. Tak samo tutaj i jeszcze cebula. Także mocno w cebulę na razie idę. Nasiona zboża, klasycznie. I również nasiona konopi. Dobra, na razie tutaj nic nie robię. Na razie zostawiam te nasze marchewki. No tutaj będę chciał zebrać, jak widzicie, 24 są potrzebne, żeby zasadzić marchew na stałe, więc będę chciał te 24 mieć. Także marchew będę musiał kupić. No i może złote te będą niebawem potrzebne. Złote... jak one się nazywają? Nie to. Złote... nawóz złoty. W ogóle za childy go mamy. Myślę, że to trzeba będzie w ogóle posprzedać. No jeszcze dzień się akurat zaczyna, więc to będzie chyba dobry moment, żeby to rzeczywiście posprzedawać. Także 50 marchewek, chociaż wiem, że wezmę też trochę... wezmę 100 marchewek ze sobą, bo wiem, że chyba mi się pokończyły. Wezmę tak z 30 buraków. O, dobra, powyzbieram i będę sprzedawał, tak? Bo mam tego po prostu tutaj za dużo. Wiesz, ktoś napisał mi w komentarzach, że ja w sumie nie zrobiłem... podobno nie zbadałem kamiennego krzyża. Że miałem to zrobić, ale tego nie zrobiłem. I to jest w sumie interesujące. Czy rzeczywiście taką lamę zaliczyłem, że w końcu nie zbadałem tego? I pójdziemy to od razu to zweryfikować. I zobaczyć, czy zaiste tak było. Także zrobimy sobie teraz ten kamienny krzyż. Pójdziemy sprawdzić, czy zaiste brakuje mi zbadania tego elementu. Zresztą wystarczy zobaczyć tutaj. Otóż nie! Otóż krzyż był zbadany. Widać, że nie ma napisane, że badanie ukończono. Więc zobaczcie, mam to. Wszystkie te trzy rzeczy nowe już zbadane. Także tu mam wszystko. Więc żeby teraz pogenerować trochę... no musiałbym na przykład pozamieniać ten kamień, tak? Trochę na... o, bo tu mogę po 5 niebieskich pypków zdobywam, jak je robię, a wiadomo, że będę chciał tutaj raczej na razie magazynować, a potem będę je prawdopodobnie przerabiał z powrotem na kamień, żeby robić tak zwany recykling. Pytanie brzmi, czy ten recykling pozwoli mi... czekajcie, no zobaczmy. 5 z nich będę chciał zrecyklować. Czy też lecą za to niebieskie pypki? O kurcze, za recykling nie leci żadna pypka. To interesujące. I zdobywam za to tylko jeden kamień z powrotem? To strasznie mało za ilość pracy, którą trzeba włożyć. No, jak widzicie, bardzo mało kamienia z tego leci. Mogę tutaj wrzucić ten kamień. Dobra, miejmy porządek, tak? No, w każdym razie widzicie, no, będę chciał wykonywać z kamienia, no to w sumie odzyskałem niewiele. Chociaż z drugiej strony też potrzebuję... poczekajcie. Znowu, nie, poczekajcie, pomyliłem się. Potrzebuję dwóch kamieni, żeby zrobić to ogrodzenie, a odzyskuję z tego jeden kamień. Czyli, no, jest to jakiś zysk. Jest to jakiś odzysk, 50%, tak? Nie można powiedzieć, że nie. 43, no i bardzo szybko poszło. Można też kupować oczywiście u naszego kolegi rzeczy. Dobra, czekajcie, żebym ja mu teraz jeszcze mógł polecieć może przy okazji do kowala. Może jeszcze bym coś wziął i mu coś posprzedawał, skoro będziemy robić teraz no taki rzut handlowy trochę, ale niekoniecznie dzień handlowy. Na razie wino zostawiam, bo mnie za bardzo zajmuje głowę. Wezmę znowu to. Może będzie chciał stalowe części ode mnie kupić? Zobaczmy. Pójdziemy sobie do... na zakupy, do jabłka później. Tylko jeszcze pytanie, o właśnie, bo tu jeszcze coś jest. Zobaczcie, też jeszcze miałem dorzucić marchew. 50 marchwi dorzucę, 50 będę sprzedawał, okej. I zobaczmy tutaj, zadanie wykonane. Mamy 100 z części, o, rewolucyjna wiadomość numer 2 dostaliśmy, super.
co tu jest napisane. Osoby wszystkich krajów, łączcie się! Twoje aforyzmy bardzo spodobały się K-popowi, więc postanowiliśmy uczynić z nich konstytucję przyszłej Międzynarodowej Socjalistycznej Republiki Oślej. Przekazana przez ciebie wiara zainspirowała zwykłe osły, które uwierzyły nawet w to, że są wszystkie są równe. Musimy przypomnieć im kopytami, że niektóre osły są równiejsze. Udało ci się ukończyć drugi etap procesu uzyskiwania aprobaty K-popu. Dzisiaj dalej, działaj dalej, potrzebujemy ślego wyposażenia bojowego. Musisz zebrać i dostarczyć bojowe podkowy i żelazne rogi jednorożców, co? Oraz magiczną dynię? Taką, na którą będziemy mogli podmienić luksusowy powóz królewskiego weterynarza. O północy jego karoca zmieni się z powrotem w dynię i nasz właściciel wyjdzie na głupca przed całym królewskim dworem. Trzymaj me za to ogony. Nie potrafię tworzyć oślego uzbrojenia ani zaklinać dyni, ale znam ludzi, którzy się na tym znają. Krezolt i Klotylda. Krezolt, można powiedzieć, nie? No dobra. Krezolt, Klotylda to jest oczywiście nasza wiedźma, a Krezolt? Czy ja pamiętam, kim jest Krezolt? W ogóle mam też ochotę pójść i sprzedać trochę wina, dlatego jeszcze zanim udam się do sklepów. O, tu jeszcze, patrzcie, powyrzucały się jakieś rzeczy. Także, żeby nie zapchać sobie to całkowicie. Tam widzicie też, alkohol się zrobił po lewej stronie. Mamy wino złote. Ale może będę chciał wino złote zostawić, natomiast posprzedawać wino srebrne. Powiedzmy, że na razie tych 20 banieczek będę chciał sprzedać, zobaczyć, jaki z tego jest zysk. Także lecimy. Na początku pociśniemy, żebym tylko zdążył wszystko zaliczyć. No to najważniejsze jest to, żeby polecieć do latarni. Cyk! Dzień dobry, panie. I teraz tak, no nie mam dla ciebie jeszcze tych rzeczy. Spytaj go o atak wampirów. Handluj. Co ja od niego chciałem kupić? Piórka chciałem od niego kupić, prawda? No właśnie. Ile tych piórek kupimy? Z 6? Z 9? Dobra, 6 piórek na razie. Myślę, że nie będzie to jakoś bardzo potrzebne. Czy chcemy kupić jeszcze książkę niebieską za 5 srebrników? Myślę, że nie. Mamy inne wydatki. Dobra, kupiliśmy. Bardzo dobrze. To tu zrobione. Oczywiście, jak już tu jestem, to może zbiorę trochę jabłek przy okazji. Dziko rosnących, bo to w sumie są tylko 2 drzewa z tego, co kojarzę, tak? Czy 3 drzewa? Może to też drzewo potrafi? To jest, no tak, też potrafi. Też zrzuca, tylko jeszcze jakieś kwiatki mi dorzuciło. No dobra, czyli co? No, robimy szybki ruch. W ogóle nie zrzuciłem... No jest. Dobra, martwy koń. Nie zrzuciłem tych ogrodzeń głupich. Dobra, i teraz co? Handluj. O, na początku odkupię ziołkę, bo to też jest część rzeczy... Widzicie, wykup ziemi od Haradryka to też jest część questa, które chcę dzisiaj zrobić. Jasne, zastanówmy się. Podatki, naliczania, usługi pośrednie. Razem wyjdzie 900... milion złotych. Zażartujesz sobie. No, takie mamy prawo, ale podzielę się z tobą radą. Wykup ziemi w imieniu biednego i starego mieszkańca wioski. Otrzymasz mnóstwo bonifikat i zniżek. Kogoś takiego jak Dig. A. Czyli mam pogadać z Digiem, a Dig to jest oczywiście ten biedak. Dobra, pójdziemy pogadać z zanim pogadamy z biedakiem, to jeszcze truposz przyjechał, tak? Ale sprzedam mu trochę wina. Cyk! 19 srebrników, ale hajs leci za to, piękny. No dobra, jeszcze oczywiście sprzedamy te 2. Cyk! I pięknie. No i zobaczcie, jakie tutaj piękny zarobek na tym winie jest. Przynajmniej na razie, tak? Na chwilę obecną to 19 srebrników zarobionych bardzo ładnie. Dobra, z Digiem zaraz pogadamy. Oczywiście jeszcze tu polecę zebrać rzeczy na kolejne cydry i szmydry. Ale, no właśnie, jeszcze pogadamy sobie z Kowalem, bo dla niego też mam jakieś prezenty. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie chciał ode mnie kupić te części. W sumie bardzo, bardzo dobre pytanie. Stwórz bojowe podkowy i żelazne rogi. Ach, to jest Krezolt. No, dobra, i akurat... Czy ja mam ze sobą złom przez przypadek? Wiecie co, mam złom, zaliczyłem zadanie. Możesz mi pomóc, Krezoldzie? Muszę stworzyć podkowy bojowe i żelazne rogi jednorożców. Przysłał cię Horadryk? Nie, dlaczego pytasz? Bo to on co miesiąc leczy moją głęboką depresję swoimi idiotycznymi żartami. Nie, to był mój pomysł. Więc to ty chcesz wyleczyć moją głęboką depresję swoimi idiotycznymi żartami? Chwila, moment, nie, to miałem na myśli, to nie jest, że żart, naprawdę potrzebuję tych podków i rogów. To będzie cię kosztowało 25 srebrników. I to jeszcze drugie tyle, bo zepsułeś mi nastrój. Dobrze, dobrze, zgoda, tylko się nie złość i przyjmij moje przeprosiny. Co? Naprawdę? 50? Nie. 50 srebrników to są wszystkie moje oszczędności. A ja mam zupełnie inne wydatki, ja chcę zobaczyć... O, może tu coś będzie? Ja chcę zobaczyć, ile będzie mnie kosztowała tawerna. O, srebrny samorodek, bardzo dobrze. Jeszcze tam wypatrzyliście jedno miejsce, do którego pójdę pokopać. Dobra, słuchaj. Ding dong, bing bang bong, kopię ja kopię? Co do wykupu działki.
W ogóle przestały lecieć takie pypki. Coś się zepsuło z animacją, że się tam ładnie wlatują te kuleczki w questy. Dig, nie miałbyś nic przeciwko, gdybym wykupił ziemię w twoim imieniu, co? Ciasto moja żono, teś najlepsza jest. Chciałbym wznieść na niej tawernę. Ciasto moja żono, teś najlepsza jest. Nie, oczywiście, że nie masz nic przeciwko. Okej, no to tyle. Wróć do Haradryka i kup ziemię. Szybko poszło. Ale jeszcze zobaczę to jedno miejsce, tu upatrzyliście. Na dole jest, o, właśnie takie miejsce, tu upatrzone przez was. Wykopuję. Czaszka. Okej. No do kolekcji czaszek. Jak najbardziej, gdybym grał w Legend of Grimrock, byłbym tym bardziej zadowolony, ponieważ czaszki zwiększały atak mojego Minotaura. Co? Jakaś stara siekiera, nawet nie mogę jej wziąć. Nie mam miejsca na twoje stare, brzydkie siekiery. Nie chcę żadnej starej siekiery. W każdym razie zapomniałem jeszcze pohandlować z kowalem. Tak się zaaforowałem. Właśnie, w sumie zaraz te 50 srebrników to damy kowalowi z jego własnych pieniędzy, które nam da za to, że sprzedamy mu mnóstwo fajnych rzeczy. Więc panie kowal, Krejzold, handluj. Nie chcę ode mnie stalowych części, ale chcesz na pewno ode mnie trochę takich części, prawda? Masz sporo hajsu, ci wszystko ci sprzedam. Patrz, wszystkie gwoździe. Masz 7 srebrników, prawie 8 srebrników. 73 srebrniki są, no i proszę bardzo. I można? Można. Przyspieszę trochę i sobie tutaj przy okazji jeszcze skoczymy do ukochanego domu. Jaki ja jestem jełop. Miałem iść do pod tej, do karczmy, a nie do... AS, no dobra, źle mi się kliknęło. Zwykle zawsze jakoś, nie wiem dlaczego, ale klikam ten cholerny dom. Nie wiem po co. Dobra, na razie na dwa piece pracujemy. Dobra, co, srebro. Tutaj stal, tutaj te części zostawimy, skoro nie chcą ich kupować ode mnie. No nie chcą, to nie chcą, no. Nie będę, prawda, drążył tematu. Jeszcze do farmera miałem lecieć, no jeszcze było rzeczy do zrobienia kilka. A tu kurna poleciało mi za szybko i się skończyło. Przybyło też nowe ciało, to może zobaczymy, czy ono... O Jezus Maria, to jeszcze było jakieś jeszcze było jakieś stare ciało. Nie zapominam o tych ciałach. Dobra, co my tu mamy? To drugie ciało ma cztery czaszki do wycięcia, ale słabik. Ale no, dodałoby 5 czaszek. Można by... Ale właśnie, ja nie umiem przywoływać zombie już teraz. Faktycznie, nie umiem zombie teraz już przywoływać do życia, bo nie wiem, jaki jest składnik, który jest potrzebny do przyzywania ich do życia. Tam było coś, że krew połącz z jakimś prążkiem, jeśli dobrze pamiętam. Czyli będzie trzeba eksperymentować, nie sprawdziłem sobie tego niestety, to był mój błąd. O Jezu, no widzicie, te ciała są do ogarnięcia bardzo mocno. Bardzo mocno są do ogarnięcia. Bym chciał balsamowaniem się też zająć bardziej. Coś trzeba będzie poświęcić trochę czasu na te ciała, bo się zaczyna być grubo i nie mam miejsca na to wszystko tutaj powoli. Teraz już mogę zrobić pióro i atrament, więc akurat przy okazji, skoro już tu jestem, to zrobię. Mamy dzień z mszą. Widzę, dobra, mamy atrament. Proszę bardzo, atrament jest zrobiony. Co prawda zajmuje dużo miejsca i to mnie w sumie najbardziej martwi. Ale też możemy oczywiście przy okazji jeszcze przerobić jelita na proszki. Tak, dobrze pamiętam, że jelita szły na proszki. Oj. Nie, jelita... A, no właśnie, jelita na proszek. Czyli możemy rozdrobnić te jelita, żeby nie zajmowały tam miejsca, tak, skoro... Przede wszystkim tej jelita trzymam po to, żeby móc przerobić je na życiodajny proszek. Dokładnie tak. Przygotowuję sobie jeszcze białą farbę. Pewnie domyślacie się do czego, skoro mamy dzień mszy. Jeszcze sobie chcę zrobić trochę, podbić znowu punkty wiary, skoro akurat mam chwilę. I zrobimy sobie od razu 8 świec. Pewnie nie będę chciał wszystkich wykorzystać, ale zawsze trochę. 53, o świetnie, bo to będzie oznaczało od razu technikę odblokowuję. Technikę teologiczną, chciałbym jeszcze więcej generować niebieskich pypków, więc myślę, że to się opłaci. Rzeźby ogrobne, o nagrobne, tak, cyk. Dobra, są rzeźby nagrobne, następne już marmurowe ogrodzenia, to już jak będziemy w marmur wchodzić, to będziemy się tym zajmować bardziej. Cyk, rozpalamy tu, cyk, rozpalamy tu. W sumie to 8 takich świec, to idzie na całą mszę. Cyk, tutaj. I cyk, tutaj. Teraz pytanie brzmi, w ogóle zaraz zobaczymy jedną rzecz. Czy biskup teraz nie zaliczy mi jednej części, bo tam 50 miałem mieć, prawda? Muszę pamiętać, zbierać te hajsy. No i zobaczcie, mamy to. Spójrz, jaka piękna jest ta katedra.
Wszystko z lokalnego surowca, oprócz jedwabiu na ławach, kupiłem go od mojego przyjaciela kupca. Ech ci kupcy, osobiście najchętniej wygnałbym ich z królestwa. Co do jednego, to prawdziwi siewcy grzechu. Kupcy, aktorzy, lekarze, kościół zapewnia wszystko to, co oni, tyle że święte i bardziej prawe. Dobra, już dowiedziałem dość, myślę, że ten kościół jest gotów, by stać się katedrą. Nadal jednak brakuje tu mojego posągu, od teraz ma to być twój priorytet. Oczywiście, wasza wysokość. No dobra. Ale no już się tak jakby szybciej zgodził na to wszystko. W sensie, no, powiedział mi, że już może być gotowa katedra, ale jeszcze niekoniecznie. Dobra, lecimy z kazaniem. Zbierzemy wiarę. Zbierzemy też pieniądze. 68, no to tak szybko licząc, jakby to podzielić na pół, pi razy kwadrat, prawie 30 wiary. Nie wiem, nie chcę mi się tego liczyć aż tak dokładnie. A jeszcze muszę pójść do tych podziemi. Tam wiem, że zostawiałem w tych podziemiach, w lochach niektóre rzeczy, ale nie przejmuję się tym, że jakoś tam ławki nie zniszczyłem. Że tam są opoły i gwoździe. Patrzcie, wiara jest dokładnie 30, ale żem trafił. Wiara to jest dokładnie 30. A wcale tego nie liczyłem. Także nice. Dobra, no już mówicie też, że Staszek, wybuduj jak najszybciej, jak potrafisz. Wybuduj najszybciej, jak potrafisz. Dziękuję za hajs. Było very nice. Lepszy płot, ale ten płot lepszy, moi drodzy. On wymaga ode mnie mega dużo rzeczy. Zobaczcie, 24 gładzone kamienie. Przecież to jest mega dużo roboty. Do wykonania oczywiście. Drewniany modlitewnik. Daje mi tylko 2 punkty wyglądu kościoła. Ale jestem ciekawy, co to robi i do tego potrzebujemy książkę. Właśnie, może jeszcze przy okazji powiem wam, co ja... Pójdziemy do podziemi, będę wam tłumaczył, jakie mam jeszcze notatki spisane, co jeszcze będę chciał zrobić w najbliższej przyszłości. A teraz jeszcze się przejdę szybko tędy. No też ładna wiara poszła, no bo rozpaliliśmy wszędzie świece ładnie, tak? Nie zawsze będzie nas stać na te świece. Ale mamy złotą opowieść, to bardzo przyjemne. Przyjemny efekt. Mamy też sporo wiary. Lecimy posprzedawać jeszcze. To ogrodzenie kamiennego grobu. Już wiem, czemu tak się cieszyłem, że jestem blisko. Bo ja po prostu tutaj zostawię. Dobra, wróciliśmy do Hradryka, bo przecież mieliśmy z nim zakończyć akcję z działką, tak? Zobaczmy. Ale rzeczywiście, co u niego jest całe zdrowie i w dobrym humorze? Tak, ale jego psychika. Biedny stary Dick, gdyby tylko wiedział. Nieważne, koszt ziemi to 30 srebrników. Ej, stać nas, jedźmy. Tak przy okazji, kto mógłby mi zbudować tawernę i proszę bardzo, landlord? Co zamierzasz ze mną konkurować w życiu? Bez obaw, to tylko pytanie hipotetyczne. Kosma i jego brat Tres to najlepsi specjaliści. Dzięki wielkie, cześć. Kosma? A no tak, to był nasz... No dobra, kojarzę go. No dobra, czyli co, mamy 30 srebrników, wykupiliśmy miejsce na budowę. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Jeszcze musimy do farmera pójść, sprzedać rzeczy. Kurde, ale teraz mam nadzieję, że ten kamień będzie nas mógł teleportować potem w to miejsce. Znaczy nasz kamień teleportacyjny w sensie, tak? Wiecie co, przy okazji jeszcze kupię jajka. Piórka też mają tutaj, a ja czekałem na pióra u tamtego zioma. A pióra można kupić tu, nie trzeba czekać na dzień z astronautą. Z kim? Z astrologiem. Astronautą na pewno. Dobra, na razie jedyne, co widzimy, no to wykopaliśmy to miejsce. Mamy pozwolenie. Ale teraz musimy znaleźć odpowiednią osobę, która nam pomoże to faktycznie wykopać. I to ma być ten... Czekajcie, mapa. To muszą być... Musi być któryś tutaj z tych kolegów, tak? Skoro tutaj jest obóz. Jest plaża. A jesteśmy tu. Dobra, to teraz tutaj na górę i zaraz sobie pogadamy z chłopakami. Czekajcie, jeszcze pozbieram kamień, bo wiem, że mało tego kamienia mam ogólnie, więc po drodze jak gdzieś znajdę, to wykopię. Nie drzewo! To jest pan Kosma, jak znam życie. Co do budowy tawerny, witaj u Kosmy i brata! Niestety nie przyjmujemy w tym roku więcej zamówień. Królewska Rada zatrudniła nas do budowy stajni. I potrzeba wam na to okrągłego roku? Nie, moglibyśmy taką wznieść w 3 godziny, ale biurokracja i nasi dostawcy się ślamazarzą. Na pewno mógłbym jakoś pomóc. Zapłacę wystarczająco dużo, żebyś zrezygnował z pracy w Radzie. Zostanę waszym dostawcą, w ten sposób zbudujecie stajnię znacznie szybciej. Zaoszczędzę pieniądze, dobra. Potem zapłacę wam za nową tawernę. Umowa stoi? Niech no zerknę, potrzebuję 12 prostych części z żelaza i 12 desek. To jest easy przecież. 12 prostych części z żelaza i zanieś komię 12... No i 12 gwoździ, rzecz jasna. No dobra, jeszcze gwoździe. 12... No to chwilę raczej zajmie. Ej, no to jest easy. Części żelaza, deski, gwoździe, luzik. Dobra.
To jest do zrobienia. A przy okazji jeszcze upatrzyłem. Tu wykopię, bo tu jest jedna czerwona pypka, bardzo istotna, ale tu jeszcze mam, proszę bardzo, miód. I lecimy do domu. Zbieramy już przy okazji jabłka. Wcale nie zapomniałem o farmerze. Wcale nie zapomniałem, że farmerowi trzeba sprzedać rzeczy. Nic a nic nie zapomniałem. Oczywiście, że pamiętam. Właśnie tam idę. Handluj. Proszę bardzo, wszystkie buraki oraz wszystkie marchewki. To jest słaby zysk. To jest marny zysk. Muszę powiedzieć, 5 srebrników się chyba, kurczę, nie opłaca. Może lepiej, nie wiem, na przykład kupić... Co, może jeszcze kupimy jakieś dyńki albo coś, bo to mam wrażenie, że mamy mało... Mało nasion dyni. Lepsze, ale nasiona dyni, zobaczcie, są... Ach, tutaj stopień trzeci, mogę kupić. O, właśnie o to mi chodziło. Więcej nasionek dyni srebrnych, powiedzmy, nie wiem. Nie wiem, może być 4. A mogą być 5. Dobra, 5 kupimy, niech będzie. Dobra, spoko. Pohandlowaliśmy, jest good. Już mam lepsze sposoby na zarobek, chociażby to wino jest świetnym sposobem na zarobek. Chyba na razie zostawiam w spokoju handel wszystkim innym. Zbieram soczewice. Wcale nie zapomniałem. Nie, Staszek wcale nie zapomniał, spokojnie. Staszek wcale, ale tu wcale nie zapomniał, że ma kupić nasiona. Kurczę, kończy mi się nawóz. Soczewica. Nie wiem, czy będzie potrzebna do czegoś w końcu, czy nie. I tak ją tutaj sobie zbieram i sadzę. Potrzebuję na pewno jeszcze jednego tutaj zbiorniczka, ale to sobie ogarniemy też przy okazji z czasem. Skrzynki w sensie. Just Blue Points! Dostałem achievement za zbieranie bardzo dużej ilości niebieskich punkcików, co mnie oczywiście bardzo mocno cieszy, a my tu zrobimy dalej szkło, wykorzystamy... Trzeba pójść po węgiel niebawem. Tu się węgiel kończy. Dobra. No widzicie, mamy tę siarkę i mamy srebrny samorodek. No to dobrze byłoby ten samorodek przerabiać na srebro, a potem na razie go magazynować, nie wiem, no potem można by go rzeczywiście sprzedać. Czym się teraz zajmę? Potrzebuję jednego dnia, żeby ogarnąć trupy, nie? Chwilę się prześpię, potrzebuję dnia na te trupy, bo widzieliście, że mam już tak dużo tych ciał, że jest słabo, więc przede wszystkim dużo też drzewka chcę pościnać i przygotować sobie trochę pniaków i pójść pospalać te ciała, a może coś tam jeszcze uda się uratować i jeszcze zakopać, żeby było jakieś fajne ciałeczko. Może uda się jeszcze na cmentarz zanieść. Na początku jeszcze zrobiłem bardzo dużo pracy tutaj. Gdzieś podrzucałem tego trochę, ale no chodzi mi o to, żeby dobić do 54, żeby móc odblokować technikę, która powinna mi pomóc jeszcze bardziej zabawić się w... O właśnie, branżowe sztuczki. O, to możemy marmur już odblokować. Ale wiadomo, na razie będę chciał w branżowe sztuczki pójść. Cieśla. Kamienie to twoja obsesja, dzięki czemu całkiem nieźle w nim rzeźbisz. Jesteś tak wprawdy, że otrzymujesz dodatkowy kawałek kamienia z dużych skał. A? I wydajniej piła tarczowa w rękach. A? Spoko rzeczy. Moim zdaniem się przydadzą. Im wcześniej, tym lepiej. Okej. No i teraz mam nadzieję, że skoro ja właśnie potrzebuję też trochę tutaj działań związanych z drewnem, jak chociażby po to, żeby móc tutaj szybko działać. O, zobaczcie, już mamy 9 opołów, także jest lepiej. A mi chodzi przede wszystkim o polana, więc sobie te 30 sztuń. Dobra, zabraknie mi 2 sztuń, bo było 32 i wiecie co, i więcej tych stosów, ale myślę, że to ogólnie się mocno przyda w naszej tutaj pracy z trupami. Właśnie idę je teraz poogarniać. 2 zwłokersy, zobaczcie, już są przygotowane. O, jeden może zacząć już płonąć, proszę bardzo. Very good. No, także miejsce do spalania zwłok też muszę tutaj pozrzucać. Cyk. Aha, chyba to samo się zrobiło. Tak. O Jezu, to jest denerwujące. Ale dobra, zrobimy test. Postawiłem 2 razy w jednym miejscu, nie? O właśnie, i teraz pytanie brzmi... No właśnie. Jak gra to w ogóle potraktuje? Bo mogę sobie na to stworzyć 500 w jednym miejscu stosów. I może jak ten się spali, to powstanie za chwilę nowy. I mogę w taki sposób w jednym miejscu cały czas stosy tworzyć. Po co mam tworzyć stosy na różnych polach, nie? Może zaiste tak to działa. Dobra, to na razie zrzucamy. O, to też zrzucimy, to też, bo mi to jest zbędne. Okej, niech sobie płoną, nie spieszy mi się, żeby to pozbierać. Natomiast, tak, dwa ciała ogarnąłem, ale chyba jeszcze jedno muszę ogarnąć, bo jeszcze tutaj leży. A tu mamy takie ciałka, że w sumie to po lewej stronie jest, tak ja bym powiedział, do pochowania, a po prawej jest do powycinania, tak? Ale jeszcze tutaj leży kolega, którego z chęcią powycinamy, bo i tak się już nam popsuł.
No i zobaczcie, rzeczywiście, spaliły się zwłoki i cały czas jest stos, także można tutaj teoretycznie nawet zwiększyć liczbę używanych stosów, miejsc do stosów, zdecydowanie można by zwiększyć. Na to wychodzi, bez problemu. Czyli tak, magiczna dynia oraz te rzeczy, które musi mi zrobić, o to jeszcze trochę zajmie, zanim ja zbiorę kasę na to, żeby mi tutaj kolega Kowal to zrobił. No i może jeszcze dynię, ale to wiadomo, do Klotyldy muszę pójść z dynią. Ale teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście nie ma znaczenia, jaką dynią. To w sumie interesujące. Dobra, weźmy te zwłoki i zobaczymy, już jestem zmęczony, jak widzicie, ale jestem ciekaw, czy... No tak, można z nich wyssać krew, ale gdybym... Co, chyba nauczę się w końcu balsamiki, to będzie mnie motywować. Ponieważ będę mógł dorzucić szóstą czaszkę, jak nauczę się chociaż klej robić. A klej już mam sobie zapisane, że to nie jest takie proste, żeby ten klej zrobić. Więc na razie tu zostawię to ciało, które jest przygotowane. Drugie jednak, a to jest do powycinania, nie? Ale no właśnie, bo stół do balsamu mam, ale potrzebuję zrobić klej. A do tego, żeby zrobić tę substancję klejącą czy coś, no to niestety, ale potrzebuję zrobić sobie... Oj. Zrobić sobie ten bardziej zaawansowany stół? Mogę wziąć w sumie. Nie stół, tylko bardziej zaawansowany... Jak to się nazywa? O Jezu, teraz brakuje mi słów. Potrzebuję robić mikstury z trzech elementów, tak? Z trzech, a nie z dwóch, tak jak do tej pory robię. Także tutaj jeszcze cyk, lecimy z babeczkami, porządeczki i do spania. Mam do was jeszcze jedno pytanie w sumie. Teraz będę chciał zadać je pytanie tutaj. Tak, właśnie tutaj pytanie. Wracamy do kopalni. Tu jeszcze muszę trochę ogarnąć surowców. Ale tutaj mam coś takiego właśnie jak sieć latarń. I to spowodowało, że pojawiło się kilka miejsc na latarnie. O co chodzi? Mamy też miejsce na latarnie, na przykład mogę posadzić tutaj na dole czy jakieś. Mogę sobie postawić latarnię i nie wiem, co to jest. Nie wiem, o co chodzi. Miejsce na latarnie. Po co to jest? Czy to jest do tego, żeby zombie mogły transportować? I to dużo z różnych dziwnych surowców. Czym się różnią te miejsca na latarnie? Po co one są? To takie pytanie do was, bo kompletnie nie ogarniam tych latarni. One się też umieściły na całej trasie do mnie do domu. Takie o, bo to sobie między zapisami sprawdzimy, o co chodzi z tym. I no i takie pytanie do was, o co z tym chodzi? Czy to w ogóle się tym mam przejmować? Czy to coś fajnego, coś niefajnego? O co biega? Do ostatniego punktu energii, do całkowitego wyczerpania. Pracowałem przy tutaj kamieniu, żelazie i przy wąglu. Na szczęście już tutaj sobie robię kolejne, widzicie, muszę znowu pójść po miód, także tego miodu ciągle mało. Dlatego muszę sobie tutaj wypracować w końcu, mam nadzieję, też przy okazji, no więcej pypków niebieskich, żeby móc odblokować ten brak problemów z koleżankami pszczołami, tak? Ale to i tak dopiero za chwilę. Co ciekawe, oczywiście jeszcze mi się skończył. A, wągiel już jest, świetnie. To wągiel już jest, to jest super. Tak powiedzmy z 80 węgla tutaj dorzucę. No ale brakuje już... Nie, tylko wody brakuje, dobra. To wodę szybko ogarnąć można. Martwi mnie, że w sumie przestał przyjeżdżać osioł. Nie wiem, co się stało, ale ma marchewki, ma wolne pola. Zobaczymy teraz, jak dzień się będzie kończył, jak dojdzie do tego momentu, gdzie zwykle osioł się pojawia. Bo poprzedniego dnia nie pojawił się, a to nie był dzień z mszą. Więc to mnie trochę martwi, że osioł się przestał pojawiać. Nie wiem, o co osłu chodzi. Miejmy nadzieję, że za chwilę... No! Świetnie, dobra. Przyjechał jednak jakiś truposz. Okej. Okay. Jeden dzień zrobił sobie wolnego najwyraźniej. Skubaniec. No właśnie, mamy też taki quest tutaj. Znaczy, zrobiłem sobie galaretki po drodze z naszych kolegów, ponieważ mamy taki quest jak przygotowanie dań dla naszego kolegi, obiadów, tak? No i te obiady muszą być złote. I tutaj rzeczywiście przyznaję, że jeżeli obiady mają być złote, to prawdopodobnie omlety muszą być też złote, chociaż z drugiej strony... O, teraz dopiero to... Aha! Miska soczewicy. O co tu chodzi? Że mam szukać rzeczy, którą posiadam? Obiadę mogę robić, zobaczcie, z różnych... ciasto! Okej, okay, czyli... czyli żeby móc zrobić złoty obiad, potrzebuję... Przynajmniej srebrnych... Ale czekajcie, mogę mieć cebulowe krążki złote. To teraz pytanie brzmi, czy miskę soczewicy mogę mieć na przykład na poziomie srebrnym, ale mogę zrobić też ciasto, także super. A miska soczewicy, czy ja potrafię robić miskę soczewicy, czy ja potrafię robić cebulowe krążki, żeby zrobić taki obiad? Bo te obiady są potrzebne dla kupca, tak? No właśnie, burgery no to swego czasu, w swoim momencie, a ja tutaj, widzicie, nie za bardzo umiem robić takie. Kiszona kapusta, kanapka, może muszę wykupić niektóre
rzeczy, żeby dopiero poznać te bardziej zaawansowane... O, tutaj się ile nazbierało tego, proszę bardzo, jest też winko złote, bardzo ładnie. Może potrzebuję rzeczywiście bardziej skupić się na tym, żeby generować tutaj te wszystkie dania, kupić może w ogóle przepisy na te dania, no bo jak inaczej. Muszę się też zająć zbieraniem na moich winogron. Także, wiecie, co tu nagle wychodzi na to, że jak mam się zająć farmą, mam się zająć winem, mam się zająć pierdyliardem innych czynności, to brakuje mi... Wchodzę w taką rutynę, chociażby miałem w rafcie, że w sumie spędzam czas głównie na tym, żeby robić zadania powtarzalne i progres na tym cierpi i rzeczy nowe na tym cierpią również. Mam 54 minuty już nagrania, a jeszcze nawet do lochów nie poszedłem, bo chciałem balsamowanie dzisiaj rozpocząć. Co oczywiście się nie uda, ale jeszcze do lochów muszę pójść na ten 6. poziom, bo obiecałem. Ale tego jest tutaj dziadostwo. Matko boska. No dobra. No to można by tu naprawdę teraz zrobić. I ta stacja transportowa, a może mi transportować... O, tu też może mi transportować, zobaczcie. Wino do domu na przykład, albo coś w tym stylu. Dobra, moi drodzy, te wszystkie grządki, które tutaj zasiałem, to wszystko jest wino złote. To wszystko jest wino złote, a reszta, pozostałe dwie, które są już takie tutaj dzikie, to jest wino srebrne. Tak? Reszta już wszystko, chyba że tu jeszcze miałem jakieś nasionka, ale wydaje mi się, że chyba nie. Tak, więc no naprawdę sporo już mam. Już idziemy w sumie głównie na złote wina, tylko i wyłącznie. Tak, już przeszliśmy ten tryb. Zostawiliśmy już ten tryb brązowych i srebrnych. Teraz skupiamy się głównie na złotym winie. Co jest w sumie całkiem spoko chyba, myślę. A by the way, zobaczcie sobie tu przy okazji jeszcze, że wylatują z tego zaledwie 4 porzeczki. Z takiego krzaczka wylatują zaledwie 4 porzeczki, więc nie jest to dużo. No ale może są jakieś perki, które to podbijają jakoś tak... Nie badałem tego aż tak dokładnie. O, ale trafiłem. No dawaj mi tego kolejnego truposza. Aha, wrzucił go tu. Zapomniałem o poprzednim jeszcze, nie? Także poprzedni się zepsuł. Niby, że mówiłem, że o, pamiętam, jest super ekstra, cieszę się bardzo. Tak, kurczę, zapomniałem o nim. No dobra, no to mamy kolejne ciało, które można by w sumie posadzić. To ciało jest do rozłożenia, bo już tak się psuje. No, no właśnie, i jeszcze czas zajmuje takie ekstrahowanie. Ekstrahowanie. Okej, dobra. Przyszedł czas na lochę. Mam tylko 3 sloty zajęte, 20 babeczek, 3 mikstury lecznicze i kamień teleportacyjny. Idziemy do tych cholernych lochów po raz kolejny. O, jeszcze wino wypluło, bardzo dobrze, bo to możemy w takim wypadku nastawić kolejne, chyba nie. Chyba nie, bo mam tylko teraz srebrne, już nie mam złotych w ogóle, więc możemy tylko wygenerować złota. Jest szansa, nawet ze srebrnych, przepraszam, jest szansa 30% na złote, więc niech będzie i tak trzeba je przerobić, więc niech się tam młóci. Nie miałem już czasu nawet wyrabiać to wino bardziej, więc myślę, że na razie z winem też muszę się zatrzymać. Tam widzicie, że zombiak sobie cały czas pracuje. Cały czas działa i generuje mi losowo jakieś tam... Miałem też czaszki zobaczyć, czy to się już da dalej. Losowo jakoś tak generuje sobie te kolejne elementy te powieści, w zależności, nie wiem od czego, no jakoś losowo chyba generuje, raz złotą, raz srebrną, raz brązową. Nie wiem, czy to jest dokładnie 33,3%. Co to? Co to za typiasz? Krwawe gwoździe, no wreszcie. Wreszcie krwawe gwoździe. Dobra, tu też mamy porozwalane rzeczy, także... A, jakieś takie... Nie wiem, czy to by... Nie, ja bym go nazwał... nietoperołak? Tak trochę wyglądał, jak nietoperz i wilkołak jednocześnie. Pusto, pusto, pusto. Okej. Okay. No to idziemy górą, a jak znam życie, to przejście będzie w dół, tam, które będzie tym przejściem... Ojoj. Panowie. Żre. Ciekawie. No dobra. Bardzo ciekawe wręcz. Jakie sprytne. Jakie uniki robi skubaniec mały. No dobra. Jak dużo tu śmieci będzie, jak znam życie. Bardzo dużo śmieci. Dobra, energia wraca, okej. Okay. Babeczki zjedzone. Jeszcze nie muszę brać potki. Zobaczmy tutaj. Oj, znowu muchy. Ej, jakoś tak... Czy one jakoś nauczyły się inaczej atakować? Te pory były łatwiejsze do ubicia. Proszki, no tak, mnóstwo proszków. Będzie teraz lecieć. O, te się trochę zawiesiły, to i bardzo dobrze.
wiem, czy mam jakieś uniki mogę robić przed nimi, czy niekoniecznie. Dobra, krwawe gwoździe dorzucone, musiałem chłyknąć sobie potkę. No właśnie, nie wiem, czy dojdę w ogóle. Nie mam... O, już potka doleciała, bardzo dobrze. Jakaś tam, co da jeszcze, nasiona kapusty, zboża. Właśnie, jeszcze nie zatrudniłem tego zombie, bo muszę sobie przede wszystkim zanotować, jak... jak przede wszystkim te zombie... Jak robić proszek z zombie, tak? Dobra, padł. Kolejne gwoździe. Dobra, kolejne gwoździe, galaretki też padają, proszę bardzo, bardzo ładnie. No tak, idziemy główną częścią, więc jak zobaczycie, zaraz trafię na ślepy dojdę do wyjścia, a tam się okaże, że powinienem pójść w dół. Od wejścia w dół, bo pominąłem tam jedną lokację, będę teraz wracał. No tak to jest właśnie, o właśnie. No więc pozostaje mi tak wrócić, potem jeszcze raz tutaj. No, jakoś tak nie do końca rozwiązane sprytnie są te moim zdaniem. Te podziemia. Bo faktycznie i tak będę musiał wrócić. Nie mogliby myśleć jakiegoś łuku w tej grze? Byłoby łatwiej, jakbym łukiem mógł strzelać wtedy do stwa. Dobra, padło. Mucha też padła. Galareta padła i wszystko padło. Mogę tylko mieć nadzieję, że tam na dół jak się szło, to nie było pokoju, ale no wątpię. Od razu sobie jeszcze jeden miksturkę chapniemy, jak zemrzycie powiem mi, o nie, wykończyłeś wszystkich. Przed uruchomieniem w drogę należy zdobyć wszystkich wrogów. Także o, tu trzeba było w dół pójść. Także muszę zawsze patrzeć na początku, czy... O, jest, biegnie. Dziab, dobra. Dziab, niszczenie, miażdżenie. No właśnie, widzicie, taka... Taka mimo wszystko dodatkowa lokacja. Znaczy taka lokacja, którą zaraz widać, idziemy na dzień dobry, już widać, że przejścia tutaj nie ma. No ale mimo wszystko, kurczę, tak wpłynęła na to, że muszę teraz cały czas znowu zasuwać jeszcze raz, żeby dojść do 5. poziomu. Powiedzcie też, Staszek, by gdybyś sobie zrobił miksturę chyżości, to byś szybciej biegał. Ale do tego potrzebuję mieć alchemię na poziomie 3. I co zrobię w kolejnym odcinku, tak? Dzisiaj skupiamy się jeszcze na tym, żeby przejść przez te lochy. Mogę wam powiedzieć, jakie mam jeszcze plany tutaj. Właśnie warsztat będę chciał zbudować, ten alchemiczny na poziomie 2. Mury cmentarza. Widzę, że zezwolenie na handel chcę kupić, ale to 50 srebrników. Widzicie, ile rzeczy potrzebuje hajsu w tym momencie. Przeszło chyba w prawo. Co tam jeszcze mam? Stację transportową chcę zrobić, żeby transportować, chociaż na razie ten marmur nie muszę mnie transportować i kamień. Sam tam pójdę i modlitwę o dobrobyt chciałem też zrobić, także widzicie, są tutaj rzeczy do zrobienia jeszcze. Dość masowo, o! Dobra, są znowu kierunki, o! Czy to jest miejsce, gdzie będzie można wydobywać surowiec? Niebieskie gluty! Niebieskie gluty! Coś nowego! Okej. Okay. Co z niebieskich glutów leci? Niebieska galaretka oczywiście, na której nie mam miejsca. Już. Co to jest to? Czekajcie, co? To jest kamień? Nie! To jest srebro! O, tak po prostu sobie tu leżało srebro, okej. Okay. Ale jak widzicie, nie tylko takie rzeczy. No już nie mam miejsca, tak? Już trzeba będzie wrócić. Dużo złomu nazbierałem. Ale tak jak mówię, życiodajny proszek mogę zniszczyć, nie jest mi potrzebny. No tylko fajnie byłoby zastać. Dobra, srebro zastaliśmy, jest okej. Okay. Gwoździe mogę zniszczyć. Nie potrzebuję gwoździ, bo mogę je masowo robić, więc zastę sobie niebieską galaretkę. I tak samo bardzo łatwo mi robić jest proste części z żelaza, więc zastę sobie toksyczny proszek, nie? Tylko no właśnie, chodzenie dalej już jest znowu niebezpieczne, już zostawiam rzeczy, nie? Miskę zostawiłem. Miseczkę. Może jak będę miał tę miksturę chyżości, kiedyś to po prostu przebiegnę się i... I pozbieram. O! Ile tutaj jest niebieskich kolegów? Już się powtarzają wyglądy jaskiń. Dobra, cyk. Damy sobie tutaj trochę jeszcze regeneracji. Oczywiście złom wylatuje jak porąbany. No dobra, jeszcze kawałek przejdziemy, ale nie wiem, czy nie będzie trzeba zawracać niebawem. Dużo niebieskich glutów. My tego nie wykończyło, dobra. Ha, dobra, potka. Jeszcze mam jedną potkę na szczęście. A, tego proszku już nie zjem. Już nie wezmę, nie mam miejsca. Gień z kubańcu. Dobra, czy tutaj coś jeszcze? Tu jest zniszczona ławeczka. No widzicie, no i tak będą jakieś pewnie gwoździe wylatywać, opoły. Po co mi tak? To mogę bardzo szybko robić w sumie, nie? O, już nie mam miejsca na... Ale dobra, nie mam miejsca na tamte rzeczy. Pytanie brzmi... A, mogę w ogóle tutaj... Co ciekawe, no to jedyne co, to mogę zostawić na tej półce rzeczy, które mi nie są teraz potrzebne, kiedyś po nie przyjść.
tylko muszę pamiętać potem, że one tutaj są. Więc to jest jakiś sposób. Wiecie co, to jest jakiś sposób. Co mi jest najmniej tutaj potrzebne? Brązowa nasiona cebuli nie jest jakieś super potrzebne. Nasiona zboża kapusty to jest takie, no małe jakieś powalające, ale niech będzie. Galaretki, złomy, żeby pozmieniać. 20 czerwonego wina zebrałem po drodze i nie schowałem go do nie schowałem go, tak. Opół zostawę, bo nie jest jakiś super potrzebny. Może też złom? To tylko przetapianie na metal? Dobra, mamy cztery nowe miejsca, znaczy trzy już teraz. Proszek śmierci, brzmi ciekawie. Idziemy dalej. Zobaczymy, dojdziemy może do tego szóstego biomu. Urna, dużo tego się tu narobiło. Ja mam ostatnią potkę. Dobra, regenerujemy energię. Sześć ostatnich tych. Cyk, cyk. Sześć ostatnich. Cyk. Potków. Sześć ostatnich. Sześć ostatnich, przepraszam, babeczek. O, następny dzień to już będzie. A, to jeszcze cały dzień na szczęście. Co to? Skrzynia! A w środku kubeł z krwią! I właśnie. I to potwierdza rzeczywiście jeden bardzo ważny i zaprzeczalny fakt, moi drodzy. Słusznie podpowiadaliście mi, żeby nie robić kubła z krwią, nie marnować 10 sztuk. O, panie! O! Na Rambo. Dobra, żeby nie robić, ponieważ kubeł da się zdobyć w podziemiach. Dzięki temu zaoszczędziłem 10 sztuk krwi, nie? Najważniejsze, bo ta krew, wiadomo, da się tutaj... Ojojoj! Da się oczywiście, zbierać tę krew z trupów. Nie jest to trudne. No ale... Co my tu mamy? Nie mam miejsca na to. Okej, tu jakiś dzbanek znalazłem w ogóle. Co ja tu jeszcze mam takiego do wyrzucenia? Co mi jest zbędne? Złom mogę chyba już wywalić, nie? Tak, a, tu jest, dobra. Jest śródajny proszek. Zniszcz. Tak. Co ja wezmę? Gliny dzbanek. Okej, tu mamy nasiona soczewicy. Tu mamy też życie. No dobra. Okej, no ale to jakoś tak bym powiedział, że nie jest jakieś takie kapusta, zboża. Dobra. I to jest gliniany dzbanek. Okej, dobra. No to mamy to. Mamy z tym już zmęczony i tak już muszę kończyć. Bo moi drodzy, zrobiliśmy to. Przyszliśmy do poziomu szóstego. Mamy wiadro. Najważniejsze. I mamy gwoździe. Not far from the ground dostałem achievement. Dalej rozumiem, że też łazimy. Co tam jest? Jakiś inny rodzaj zubatów widzę. Ognisty skurczybyk. O kurcze. No dobra, jakaś potęga tutaj się szykuje. Więc moi drodzy, to tyle. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tak, będziemy tędy szli na pewno i zbierać te wszystkie rzeczy, nasionka. Muszę zrobić teraz porządki, to wszystko poukładać w odpowiednich skrzynkach. Jeszcze tutaj dziabnę. O, potka będzie na mnie czekać w odpowiednim momencie. I cóż, będziemy chcieli na pewno, jak przyjdziesz mi, to dać mu te rzeczy, których potrzebował i pewnie ruszymy dalej questa, co jest istotne, tak? Ruszymy na pewno dalej questa. A tymczasem to tyle. Serdeczne dzięki, Wielka Piona. I do zobaczyska za dwa dni. Cześć!